No właśnie, nie wiem. Nie wiem, to była próba, wiecie, zdyskredytowania mnie, zabrania mi mojej, nie wiem, wiarygodności. W każdym razie, ten film był dobry, ale tam było tyle manipulacji. No właśnie, na przykład z tym spotlightem. Co oni wiedzą o tej sprawie? Co oni wiedzą? Co oni mają za pojęcie, co tam się działo i jak my stoimy ze spotlightem? Ja jestem dogadana ze spotlightem. We are good. We are friends, okay? Jeśli chodzi o... Oni tam też się powołali na rajstopy. Rajstopy były 4 lata temu, okay? Ja tylko raz miałam taką sytuację i chyba jestem jedyną influencerką, która po takiej wpadce oddała każdą złotówkę za tego fuck-upa. Powołali się też na loterię. What the fuck was wrong with the loteria? Tam nic z loterią nie było nie tak. Wszystko było zgodnie, wszystko było dobrze. Loterie, influencerzy robią cały czas, różne firmy dla dzieci robią cały czas loterie. Ja się zestresowałam na tym live'ie, fakt. Tam nie wyszło to najlepiej, ale tak poza tym, what the fuck? Żeby też nie było, że ja teraz próbuję z siebie jakąś świętą zrobić, bo tak też absolutnie nie jest, ale argumenty, które oni mieli przeciwko mnie, żeby pokazać mnie w jak najgorszym świetle, że nie można mi ufać, że jestem złą influencerką, to było rajstopy, które były 4 lata temu i ja oddałam każdą złotówkę z własnej kieszeni za to i nigdy nie powtórzyła się już taka sytuacja. Loteria, gdzie co drugi influencer ma teraz loterię i dużo promują, dużo marek, które robią dla dzieci, nie wiem, nie będę tutaj wymieniać, produkty dla dzieci promują się loteriami. Moja umowa ze Spotlightem, gdzie my rozmawiamy, jesteśmy dogadani. What?